Rezerwacja jak zwykle z Big Book Cafe, ale to nie jest zwykła rezerwacja, bo dziś, proszę Państwa, ogłaszamy nominacje do Nagród Kulturalnych Onetu i, uwaga, miasta Krakowa, które jest współorganizatorem trzeciej edycji Olśnień, czyli Nagród Kulturalnych. Z nami krytycy, którzy współnominowali naszych wspaniałych nominowanych. Głosować można już od dzisiaj, od godziny 11 na stronie olśnienia.onet.pl do 24 lutego do północy, a 1 marca w Krakowie, w AIS-ie, w Centrum Kongresowym w Krakowie, które jest też współorganizatorem tego wydarzenia, poznamy, kto zwyciężył. To Państwo będziecie decydować, który z artystów zdobędzie nagrodę w poszczególnej kategorii i który zostanie olśnieniem, najważniejszą dostanie nagrodę za 2018 rok, a tą nagrodą będzie Mazda 3, nowy model. Więc warto wspierać swoich ulubieńców, warto wspierać tych artystów, którzy Państwa olśnili w 2018 roku. No i przechodzimy do nominacji. Zapraszam. Justyna Sobolewska, Polityka, czyli książki oczywiście. Gabi Drzewiecka, Chili Z, Kanał Plus i TVN. Tak jest, dzień muzyka dobry. Popularna. Tadeusz Sobolewski, czyli oczywiście film. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Łukasz Maciejewski, tym razem w roli krytyka teatralnego, bo występuje w kilku rolach. Witamy cię bardzo serdecznie. Anda Rotenberg, czyli kuratorka, krytyczka sztuki, ale też szefowa kultury w WOG-u, który jest partnerem w tym roku Olśnień. I Robert Piaskowski, wicedyrektor, dyrektor programujący w KBF, czyli w Krakowskim Biurze Festiwalowym i przede wszystkim wielbiciel i znawca muzyki klasycznej, dzięki któremu mamy teraz kategorię klasyka i jazz. Witaj bardzo serdecznie. To oni wspomagali redakcję Onetu w nominacjach i zaczynamy od pierwszej kategorii. Film, czyli Tadeusz Sobolewski. Tadeusz, Paweł Pawlikowski, nasz pierwszy nominat. Właściwie oni idą w parze. Chciałem nominować tę właśnie nieśmiertelną parę. Claire i Zimna Wojna. Smarzowski i Pawlikowski. No, także nie wyobrażam się inaczej. Takie dwa biegunowe propozycje, o których wydawało się, że wszystko już powiedziano. Zimna Wojna była spełnieniem takiego jakby nowego rodzaju kina, które jest równocześnie festiwalowe i dla ludzi, które jest równocześnie wyrafinowane i popularne. Mm-hmm. Tego rodzaju właśnie te melodramaty, o których się mówiło kiedyś, że taka cisza na widowni panuje, jakby mucha mogła przelecieć. I czymś takim jest Zimna Wojna. A równocześnie jest to film właściwie popisowo niejednoznaczny. Dzisiaj, kiedy filmy właściwie są takie, że jakby sprowadza się je zawsze do tego jednego hasła, do tej tezy. O czym jest Zimna Wojna? Każdy myśli inaczej. Film zrobiony jako w takiej formie takiej elipsy ma właśnie pełno luk. Te luki zapełnia właśnie sobie widz. Dla mnie Zimna Wojna, która jest połączeniem takiej historii jakby intymnej, rodzinnej, z historią, nie wiem, Polski, Europy, jest to filmem o wielkim niespełnieniu, które właściwie się symbolizuje ta piosenka, która chodzi nam cały czas, mamy w uszach. Ta piosenka, nigdy nie dojdziemy w tym filmie do tego oryginału, do tego pierwszego momentu. Niespełniona miłość. Też opowieść o ludziach, którzy bardzo się kochają, chcą być razem, ale nie potrafią, więc to jest taki rodzaj niespełnienia, który jest wpisany w bardzo wiele miłości. Sami je znamy. A coś w tym jeszcze takiego, że ten film jakby daje się oglądać z dwóch stron. Oglądałem go w Cannes, oglądałem go w Warszawie w odstępie kilku dni. W Cannes, nie wiem, znajomym krytykom przypominał sceny z Popiołu i Diamentu. W Polsce ktoś wskazał na cytat z Casablanki. Jest to film, który gdzieś tam jakby mówi też o dwóch takich deziluzjach. Patrzenia na zachód, prawda, jako na coś lepszego i ich spojrzenie na wschód, na nas. I też film o Polsce, troszkę inaczej niż polskie filmy robione o latach 40., 50., o czasach stalinowskich. Ten film pokazuje ludzi, właściwie pokazuje świat, w którym jesteśmy zanurzeni, bez reszty. A ja oglądałem, bo to bardzo ciekawe, film w Korei, w Busan, na festiwalu. Zimną wojnę, Zimną tak? wojnę, przy pełnej sali. I oni mówili, widzowie, krytycy koreańscy, że to jest ich historia też. Że dlatego siła uniwersalizująca tego filmu polega na tym, że opowiadając tak bardzo o Polsce i tak bardzo zanurzony w estetyce kina polskiego, jest filmem, w którym na wszystkich szerokościach geograficznych ktoś opowiada o sobie, o swoim wnętrzu, bo w tej historii ta magia kina
odnajduje bardzo intymną, prywatną opowieść. Tak, to jest film, który przekracza granicę i pozwala patrzeć z dwóch stron. Tak naprawdę z jednej strony kino polskie zawsze było jakby to nowe kino polskie od czasów, nie wiem, Wajdy, Munka, Hasa, zawsze było światowe. To był ich cel, prawda? Być, dotrzeć do świata. Z drugiej strony to, co jakby filmy docierające z naszej strony do nich zawsze były, zawsze czułeś ten dystans. Ten film to łamie. Andrzej Żyłaski kiedyś opowiadał mi, że marzył o takim filmie, który nie był filmem festiwalowym i nie byłby filmem komercyjnym. To jest takie, właśnie takie Zimna wojna. Kino. Tak, to jest Zimna wojna. No i Ida na przykład, a Eclair Tadeusz teraz. No właśnie. Jeżeli Zimna wojna jest filmem takim krańcowo jakby niejednoznacznym, Eclair jest jednoznaczny, co jest jego wadą i zaletą. A to, co ja mówię, to jest cytat z wypracowania 15-letniego ucznia gimnazjum, którego wypracowanie dwa dni temu przeczytałem o Eclairze, zadane przez pana od religii, który ich na ten film wysłał. Pan od religii. Są takie szkoły, są takie miejsca. Film się chłopakom bardzo podobał i napisał coś takiego, że jest to film właśnie jednoznaczny, jest to film, jak on mówi, stanowczo zrobiony, zostawiający bardzo mało dla wyobraźni widza, ale równocześnie jest to prawdziwy moralitet. Przetaczające się przez kraj, nie wiem, dyskusje, czy ten film jest bluźnierstwem, czy nie, wydają się bzdurne wobec takiego prostego sądu tego chłopaka, który widzi w tym filmie jakoś taką, no, jak on mówi, fałszywi prorocy, prawda? Jest takie motto z Ewangelii świętego Mateusza. Kim są ci fałszywi prorocy dla niego? To są pieniądze, żądza władzy i pożądanie. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Ten chłopak o tym filmie, no, który mu się bardzo podobał. Także jest ten film jakby ogromna, niesamowita wręcz jakby oddziaływanie i nie tyle popularność, co jakoś szerokość oddziaływania tego filmu. Zmasowane oddziaływanie tego filmu jest jakby proporcjonalne do jakby panującego u nas jakby mentalnego zakłamania. Ten film to przebija w sposób imponujący. No to więc jest właśnie, coś naprawdę, oglądanie tego filmu z widzami, z których wielu, dużą część stanowili księża w cywilu. No, także film właściwie... Czuję, że ten chłopak ma jakiś związek z klanem Sobolewskich, ale to już nie wdawajmy się, ten 15-latek, który to napisał, ale recenzja ale rzeczywiście... Nie będę zdradzał, wszystko to jest... Oczywiście, że nie będziesz zdradzał, słuchaj, ale rzeczywiście Eclair ma tą siłę uderzenia, 5 milionów widzów, to są zasięgi, jakie mają lektury szkolne zekranizowane, a to bynajmniej lekturą ten film nie był. Ja jeszcze dorzucam do tej puli nominacji Olgę Hajdas i film Nina, który zresztą wspólnie nominowali w Gdyni tak, do nagrody Onetu, jako odkrycie Onetu na festiwalu filmowym w Gdyni. Kapitalny debiut, spełniony pod każdym względem, na każdym polu, bardzo dojrzały, z kapitalną rolą też Julki Kijowskiej. No i przede wszystkim historia miłosna, która wykracza poza wszelkie tabu, konwenanse, które w Polsce mamy przyjęte. Tadeusz Sobolewski zresztą bardzo pięknie powiedział o tym filmie, że to jest film, który jest nakręcony z perspektywy już gdzieś tam 50 lat do przodu, kiedy te ograniczenia nie obowiązują, jakieś wyzwolenie, prawda, że można wybierać, czy się kocha kobietę, czy mężczyznę, czy się żyje w takim związku, czy innym. To jest kwestia swobodnego wyboru i wszyscy to dookoła akceptują, więc rzeczywiście to jest film o przyszłości. Ale jeszcze jedna rzecz, że jak się ogląda Ninę, ja miałem takie wrażenie... Eureki, bo pamiętam, kiedy nie wiem, na studiach czy wcześniej na przykład byłem zakochany w filmach Claude'a Sauteta, filmach, zwłaszcza francuskich, które płaszczyznę zmysłów penetrowały czy przepisywały na język kina w sposób niedościgły dla nas, prawda? My mamy jednak inną mentalność i nawet polskie filmy liryczne czy romantyczne, one były pozbawione tej zmysłowości celuloidu czy zmysłowości oddechu bohaterów. I w Ninie to jest jeden z pierwszych filmów, o ile nie pierwszy, w których ja czułem, że Tomasz Naumiuk, zdjęcia, no, że... Przypomnijmy jednak Karolego Maka. No tak, ale mówię tutaj no, wielu innych. Węgierskie kino, ale nawet abstrahuję od tematyki lesbijskiej czy LGBT, tylko właśnie mówię o uczuciach, które są przepisywane na ekran taśmą. Tak. Mhm. Trzy nominacje, oczywiście jeszcze przypominamy, Paweł Pawlikowski, 3 nominacje do Oscarów i już 1 marca będziemy wiedzieli, czy dostał Oscara i czy dostanie Olśnienia. Więc przypomnijmy jeszcze raz nominacje.
Nominacje w kategorii film. Olga Hajdas za film Nina. Chcecie między mną trójkąt. Paweł Pawlikowski za film Zimna wojna. Wojciech Smarzowski za film Claire. Graj tam, ty! Ile? Cała skala, mniej niż 1000. Justyna Sobolewska i literatura. Justyna, bardzo proszę, twoje rekomendacje i nominacje. Przyniosłam dwie książki z zeszłego roku, które... Właśnie, to są takie książki, które zostają w pamięci, do których właściwie chce się dalej wracać. To jest pierwsza płaszczyzna. Ale zacznij od Bińczyka, bardzo cię tak, proszę. Zaczynam od Bińczyka, chociaż łączy te dwie książki to, że one w jakiś sposób rozpychają granice swoich gatunków. Trudno w ogóle powiedzieć, jaki to jest gatunek. Marek Bieńczyk, Kontener. Najkrócej mówiąc, to jest dla mnie pełna życia książka o śmierci. No bo śmierć jest punktem wyjścia. To jest taka książka w pewnej mierze eseistyczna, ale nie do końca, bo jednak Bieńczyk właśnie wokół śmierci swojej matki i tego zdania, które się tutaj pojawia wielokrotnie. Matka nie żyła od 6 miesięcy, kiedy przyleciały efemerydy. W ogóle z tej książki dowiadujemy się, jak wyglądają jętki. Jętki, ta właśnie literacka forma owadów, która pojawia się przecież wielokrotnie od Mickiewicza. Więc Bieńczyk tka taką opowieść wokół żałoby, która jest zupełnie wyjątkowa. Nie przypomina rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy, tylko jest właśnie takim utworem. Mi się to kojarzy w ogóle z utworem muzycznym, ponieważ są powracające frazy. Wiele konkretów, na przykład ten kontener albo buty. Kontener, który jest jakimś pojemnikiem na oddechy, bo bohaterami tej książki jest nie tylko matka, właściwie matka jest tylko w tle, ale właśnie te przedmioty. Oddech. To jest książka też o oddechu. Oddechu, który pojawia się w literaturze dotyczącej właśnie żałoby i życia. Bo to jest też książka o literaturze, o tych wszystkich, którzy pisali o żałobie, czyli o Barcie, o Flaubert, Bercie, o Tkaczyszynie, o Różewiczu, odchodzi. Matka odchodzi. Ale tak, masz rację, to jest właśnie matka przychodzi, ponieważ to nie jest książka o żałobie, którą się odprawia, żeby pożegnać kogoś. Nie, to jest o obecności. O tej obecności, która jest po śmierci. Ale właśnie to jest tak samo książka o literaturze. I on tworzy swój gatunek. Mam wrażenie, że właśnie to jest taki utwór bardziej muzyczny niż literacki. Dochodzi wręcz do granicy tego, jak można o tym opowiadać. To jest taka książka do wielokrotnego czytania i do powrotów i odnajdywania kolejnych warstw tej opowieści. No, wydaje mi się, że to jest najważniejsza książka Bieńczyka. I taka... Bo chciałam przypomnieć, że Marek Bieńczyk co jakiś czas nas zaskakuje formą eseistyczną, ale podaną w zupełnie inny sposób, prawda? On też zdobył nagrodę Nike. On jest autorem tej wspaniałej książki o melancholii, jakby wprowadził do naszego myślenia polskiego pojęcie melancholii jako tęsknoty za czymś nawet nie tyle utraconym, ale czymś, o czym nie wiemy, za czym tęsknimy, więc to jest autor, który nie tylko jest literacko genialny, ale też wprowadza pewne myśli i pewne wątki do naszej przestrzeni. Tak, no jest też tłumaczem. Ostatnio właśnie nowy przekład Kamisa Obcego, które też się zaczyna od śmierci matki. To też jest właśnie jego przekład, który był ostatnio w literaturze na świecie. Więc jest to właśnie książka zupełnie niezwykła, taka, która rozpycha swoje granice, dochodzi do tych granic. Ale to jest właśnie najciekawsze w literaturze dla mnie, czyli patrzeć, jak można przekroczyć te granice. Ale Zyta Rudzka też przekracza granice. Zyta Rudzka też przekracza granice. To jest ewenement. Po pierwsze powraca. Zyta Rudzka powraca po kilkunastu latach. Ślicznotka doktora Józefa, to właśnie było kilkanaście lat temu. Później Zyta Rudzka pisała głównie dla teatru, a teraz tak... Z sukcesami. Wraca książką, która jest niewielka, ale niezwykła. Bohaterką tej książki jest 70-letnia poetka i ta książka jest w pewnym sensie opowieścią o skandalu starości. Ta poetka szuka chłopca, szuka chłopaka. Jest jakby odwrócona rola, którą znamy z literatury,
choćby z Filipa Rota, tego starego profesora, który potrzebuje młodości. Tutaj mamy bohaterkę kobiecą i to jest już samo w sobie w naszej kulturze skandaliczne, ale to jest też książka o pamięci, o przekazywaniu traumy. Matka tej bohaterki jest Niemką. Opowiada historię właśnie, kiedy wchodziła armia radziecka i kobiety popełniały samobójstwa, żeby nie przeżyć najgorszego. I ta opowieść też ma wiele poziomów, bo to jest też książka o pisaniu. W niezwykły sposób napisana, bo te zdania przypominają serię z karabinu. Każdy chce być artystą, a tak naprawdę każdy chce być z artystką. I tak dalej, i tak dalej. Ta bohaterka też jest właśnie stawia nas w takiej, nieustannie nas atakuje. Nas, czytelników, ale też siebie i swoją przeszłość. No i właśnie ta warstwa o pisaniu też tutaj, która jest najbardziej ukryta. Ja dorzucam w imieniu redakcji Królestwo Szczepana Twardocha, czyli kontynuację słynnego Króla, według którego zresztą powstanie serial w Kanał Plus. O serialach też będziemy mówić, bo to jest nowa kategoria. Według Króla powstanie, czy według Królestwa? Według Króla. Na razie według Króla. Królestwo dopiero wyszło. To jest kontynuacja, ale bardzo interesująca, bo ta historia, która była szowinistyczną, męską historią w Królu, tutaj punkt widzenia i ciężar odpowiedzialności za życie, za przetrwanie jest przeniesiony na kobietę i dziecko, które staje się mężczyzną. Rzecz dzieje się już podczas II wojny światowej. Po likwidacji getta bohaterowie się ukrywają. Smutek tej historii jest chyba jeszcze większy niż tej pierwszej. I myślę, że to jest też wielki dowód na talent Szczepana Twardocha, bo jednak napisać udaną kontynuację, która... Z wielkim wzruszeniem czytałam te fragmenty o Warszawie, o śródmieściu Warszawy i o tym właśnie Szczepan Twardoch, pisarz śląski, napisał książkę o Warszawie i jego bohaterowie są prawdziwymi warszawiakami, to jest duża sztuka. Właśnie oni są naprawdę z tego miasta i dla nich tragedia tego miasta jest ich tragedią, ale to też jest bardzo dobra książka. W Morfinie też. Tak, ale właśnie o asymilacji, dla mnie to też jest ważny wątek. Czyli... A właściwie o jej braku. O niemożności przekroczenia tej granicy. Nieudana, prawda? Po prostu. Mm-hmm. Tu jakby jakkolwiek się ustawisz, i tak pójdziesz do getta. Tak, bardzo gorzko i prawdziwie pokazane w tej książce. Więc trzy nominacje, przypominamy je. Dziękuję bardzo. Nominacje w kategorii literatura. Marek Bieńczyk za książkę pod tytułem Kontener. Zyta Rudzka za powieść Krótka wymiana ognia. Szczepan Twardoch za powieść Królestwo. I mamy to szczęście, że w tym roku wspomagała nas w naszych nominacjach Anda Rotenberg, czyli autorytet nie do podważenia. Trzy nominacje Agnieszka Polska, którą nam zaprezentowałaś. Agnieszka Polska jest rzadko obecna na scenie polskiej, ponieważ mieszka w Berlinie, ale reprezentuje jednak polską sztukę. I nazwisko. I chcę wrócić do Polski. Czytałam wywiady z nią. Z tym, że może to, że nie jest w środku tych wydarzeń różnych polskich, powoduje, że ona ma dystans. Jest to artystka, która się nie wdaje w żadne skandale, która nie epatuje niczym głośnym, ale która w sposób niebywale powściągliwy dokonuje dekonstrukcji poważnych pojęć związanych nie tylko z samą sztuką, ale i z kulturą. Nawet z takimi obiegowymi pojęciami jak zdrowie, higiena, ćwiczenia. Krótko mówiąc, ona działa przede wszystkim w dziedzinie wideo, ale to jest mniej kręcone, nowe,
a bardziej dekonstruowane i obrabiane już istniejące. I ponieważ ona mówi cichym głosem, to on właściwie w Polsce jest niedostrzeżony. Ale w Niemczech bardzo. A w Niemczech, proszę bardzo, do tego stopnia, że dostała wielką, ważną bardzo nagrodę, i którą jest indywidualna wystawa w najbardziej eksponowanym Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie, czyli w Hamburger Bahnhof. I ja się bardzo z tego ucieszyłam, dlatego że wydawało się, że ona się nie przebija na tej niemieckiej scenie ze względu właśnie na tą swoją cichość. Tymczasem przebiła się. Jestem bardzo wdzięczna temu jury tej nagrody berlińskiej. No i tam zajaśniała pełnym blaskiem. Co prawda 2 lata temu była w pawilonie głównym na Biennale Weneckim i to może jakoś zwróciło uwagę na jej twórczość, a w Polsce jest dalej mało znana, więc ja apeluję do polskich instytucji kultury, żeby może zwróciły uwagę na Agnieszkę Polską, bo jest na co. Będzie okazja, bo 1 marca będzie w Krakowie na wręczeniu naszych nagród. Przyjęła nasze zaproszenie, z czego się bardzo cieszymy, więc jeśli by przedstawiciele instytucji kultury chcieliby bezpośrednio skontaktować się z Agnieszką Polską, to zapraszamy 1 marca do Krakowa. Wspólnie też rozmawialiśmy o wystawach, które miały miejsce w Muzeum Polin i uznaliśmy, że nominujemy dyrektora Dariusza Stole razem z zespołem, bo były co najmniej 2 wystawy, które zwracały całą uwagę. No ja bym jeszcze nawiązała do wystawy na temat krwi, Przed 2 lat. Tak. Fantastyczna. Krew łączy i dzieli. Prawda? Bo znaczy odwaga podejmowania takich tematów nieoczywistych i łączenia sztuki z niesztuką w takim dyskursie, który angażuje widza, który ma ogromne walory dydaktyczne, ale jednocześnie ma moc perswazyjną. To są te wystawy, które ku mojej wielkiej radości zaczęły się pokazywać w Muzeum Polin. Mam nadzieję, że dzięki Dariuszowi Stoli, który jednak jest osobą decydującą, który ma zaufanie do swoich pracowników i który potrafi bronić swojego programu. To jest też ważne, że to jest dyrektor, który nie wywołuje skandali, ale jednocześnie stoi na takiej pozycji... Mocnym stanowisku. Tak. Kogoś, kto wie, że robi dobrze. A kto jak to, ale ty najlepiej wiesz, jak trudno stać na takiej pozycji jako dyrektor instytucji kultury. No, krótko mówiąc, no, wystawa o Marcu, Obcy w domu. Obcy w domu. Która była wystawą właściwie... Była taką lekcją na temat tego, co się stało po 68 roku i z odwołaniami i do przedwojny, i z odwołaniami do czasu dzisiejszego, ze znalezieniem tego, gdzie tkwi przyczyna późniejszych, niezrozumiałych dla nas dzisiaj wydarzeń. One zawsze mają swój początek i wskazanie na ten początek, wskazanie na ten efekt motyla, że dzisiaj jest coś niewinnego, co wydaje mi się, że lekceważymy, a kończy się tajfunem, jest bardzo ważnym też elementem tej wystawy. Więc ja jestem bardzo za nominacją czy za nagrodą dla Dariusza Stoli i jego zespołu w Muzeum Polin. Tak, pan profesor Maciusiu właśnie też ją bardzo... za te dwie wystawy. Tak. Fantastyczne, że to jest właśnie wystawa, która Kraju też Króla wychodzi Maciusia do widzów i to jest wystawa o rządzeniu. O tym dzieci zaczynają widzieć, co to jest dyktatura, na czym to polega, na czym polega smutek władzy, na czym polega demokracja. To jest właściwie szkoła demokracji ta wystawa. Jest tak zrobiona, że właściwie na każdym poziomie dzieci zostają zaangażowane do bycia dorosłymi. Nawet podają mogą się przebrać. Króla Maciusia. Tak, ale też wybierają, też czują, co znaczy, czują kiedy ciężar tłum, tej korony. Tak, tłum, który klaszcze i tłum, który gwiżdże na nich. Tak, w Świeżce Króla Maciusia te dwie wystawy nas zachwyciły, a 2 lata temu zastanawialiśmy się
nad tą wystawą Krew łączy i dzieli. Profesorowi Stoli bardzo zależało na tym, żeby dodać do tej nominacji zespół muzeum, czyli jeżeli wygrają, to dostają Mazdę. To też bardzo trzy będą cecha. Jeździć. Będzie wszyscy, służbowa. Tak, będzie służbowa. Ja dorzucam jeszcze coś, co mnie z kolei bardzo zachwyciło. Magda i Gaweł Kownaccy, kuratorzy, właściciele galerii z Krakowa, zorganizowali pierwszy po prawie 100 latach, prawda? Salon sztuki w Krakowie, w Pałacu Sztuki. Ożywili miejsce, które no, idzie sobie własnym życiem i trybem. Tak. Więc ożywili to miejsce, robiąc wystawę. Zaprosili artystów związanych z Krakowem, mieszkających w Krakowie lub mających jakieś koneksje z Krakowem, żeby pokazali swoje prace z ubiegłego roku. I proszę Państwa, na wernisaż otwarcia tej wystawy przyszło ponad 2000 ludzi. To było coś absolutnie niewiarygodnego. To, co było zachwycające jeszcze w tej wystawie, to sposób ekspozycji. Myślę, że były prace, które zyskały na tym, że zostały tak, a nie inaczej pokazane. Salon był całkowicie przearanżowany i rzeczywiście pomysły ekspozycyjne niezwykłe robił to pan, który jest kuratorem w Berlinie. Nie przytoczę w tej chwili nazwiska. Proszę? Grupa Umschichten. Tak, 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 więc też wyjątkowy architekt wystaw. Przez cały tydzień trwały dyskusje o sztuce, o tożsamości artysty, ale też o rynku sztuki, bo celem tego całego przedsięwzięcia jest uświadomienie, jak ważna jest sztuka, jak ważną jest przestrzenią dla odbiorców, ale też dla ludzi, którzy mogą w tę sztukę inwestować. Także to bardzo fajna akcja. No i podsumowanie, 3 nominacje. Jeszcze chcę zaznaczyć, że pojawiła się nowa nagroda z tej okazji artystyczna. Tak, tak. Prawda? Prywatna. Ewy Łabno-Falenckiej, tak. Która jest poświęcona pamięci jej męża, kolekcjonera sztuki. I to było bardzo ładne, że dostał tę nagrodę Marek Landa, artysta zakorzeniony w Krakowie, artysta bardzo trudny w odbiorze, artysta niejednoznaczny, posługujący się tak amorficznymi formami, że właściwie trudno o nim nawet pisać. Więc to było bardzo ładne ze strony Ewy Łabno-Falenckiej i jej córki. Krótko mówiąc, obfitość. Tak, tak, tak. To było pierwsze wręczenie właśnie podczas Krakowskiego Salonu Sztuki. Pierwsza edycja nagrody ufundowanej przez Ewę Łabno-Falencką, czyli można prywatnie wspierać artystów. No i przypomnijmy te nominacje. Nominacje w kategorii sztuki wizualne. Dyrektor Dariusz Stola i zespół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Agnieszka Polska za wystawę The Demon's Brain. Magda i Gaweł Kownaccy za zorganizowanie pierwszego po latach Krakowskiego Salonu Sztuki. Muzyka popularna, Gabi Drzewiecka, i tutaj mamy kapitalne nominacje moim zdaniem. Zaczynaj od Rozalii, która ci była jakoś szczególnie bliska. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, dlatego że wszystkie nominacje, które są absolutnie z różnych dziedzin, gatunków muzycznych. Ci artyści są tak różni, że właściwie nie wiadomo, jak ich porównywać i chyba nie można. Zaczynamy od Rozalii. To jest dziewczyna, która jest bardzo młoda, która ma za sobą przepiękny rok. Wydała debiutancką płytę Flashback, fantastyczną zresztą. To jest takie połączenie soulu, R&B, muzyki elektronicznej. To wszystko jest takie bardzo zmysłowe, zwiewne, lekkie i kobiece. Ona się kiedyś śmiała, że kiedy była dzieckiem, to nauczyciele śpiewu zarzucali jej, że ma taki piskliwy głosik. Tylko ten piskliwy głosik to jest taka petarda na żywo. Ona potrafi tak operować przepięknie tym swoim wokalem, że to jest absolutnie nieprawdopodobne. Płyta absolutnie piękna, troszeczkę w klimacie lat 90. Zresztą Rosie bardzo, bardzo takie klimaty lubi. To jest dziewczyna, która zanim wydała w ogóle tę pierwszą płytę, to już zagrała około 40 koncertów. W związku z czym jakby ta sytuacja już się sama nakręcała. Ludzie już ją kochali, zanim ona tę płytę wydała. Więc ja myślę, że
w 2019 roku, ona jeszcze bardziej się rozkręci, absolutnie. Kibicuję jej niesamowicie, bo oprócz tego, że jest nieprawdopodobnie utalentowaną artystką, wokalistką, to jest też fantastycznym człowiekiem. Ona jest po prostu kochana. To jest dobra, cudowna dziewczyna. Ja doceniam w dzisiejszym świecie takie rzeczy jak po prostu życzliwość, uprzejmość i to jest właśnie taka osoba, mm-hmm. która taką postawę reprezentuje. Więc jeżeli przy okazji muzyki popularnej, rozrywkowej mogę coś takiego powiedzieć, to tak, to jest świetna osoba i bardzo ją polecam jako artystkę i jako osobę do poznania po prostu, bo jest fantastyczna. Jeżeli chodzi o drugą nominację, czy już mogę przejść? Katarzyna czy jeszcze Nosowska, Katarzyna Nosowska. Kasia Nosowska. Basta. No tutaj właściwie ja się zastanawiam, czy jest coś negatywnego, co można by było w ogóle o niej powiedzieć. Nie. Chyba nie ma. To jest kobieta, która absolutnie łączy pokolenia, łączy subkultury. Jeżeli właściwie można powiedzieć, że zjawisko subkultur jeszcze w ogóle istnieje w dzisiejszych czasach, to ona łączy. Dokładnie. Ona łączy mainstream. Tak, łączy subkultury, łączy gatunki. To jest artystka, która totalnie zdefiniowała się na nowo. To jest coś nieprawdopodobnego, tak. Kiedy nam się wydawało, że ona właściwie już skończyła, ona już powiedziała, co tak, miała do powiedzenia. Tak, była ta trasa pożegnalna, hej, już tak, wszyscy hej płakaliśmy, pożegnał. Że się żegnamy. Dokładnie, to jest i przyszła w nowym wcieleniu, prawda? Dokładnie tak. I nagle Ajarzem jej powiedziała, basta. Tak, płyta basta, gdzie właściwie przez całą płytę można powiedzieć, że trochę Kasia czasami śpiewa, ale właściwie głównie Melo deklamuje. I mówi basta, ale i to jest bardzo basta. Ważna płyta, słuchajcie, bo to jest manifest jednak. Manifest dokładnie. Przeciwko przemocy, przeciwko życiu w przemocy. Także to jest też taka historia prywatnej odnowy. Ona opowiada o dokładnie. Swoim partnerze, o swoim doświadczeniu tak. i zresztą przekutym w sukces, bo jak ona mówi w wywiadach, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, udało się tak. przetrwać w tak. związku. Dokładnie to, mhm. Dokładnie to zawsze mówiła. Ona też ma taką nieprawdopodobną umiejętność komentowania rzeczywistości. Po prostu trafia w punkt za każdym razem. Potrafi robić to ironicznie, z pewną dozą humoru, natomiast tam nie ma nienawiści, tam nie ma złości, agresji. To czasami, jakby cienka jest granica dla ludzi, żeby zrozumieć czasami. I niektórzy mogą myśleć, że ona się śmieje z różnych rzeczy, wyśmiewa. Nie, to jest takie po prostu z uśmiechem na ustach komentowanie sytuacji w punkt i no coś absolutnie niesamowitego. Więc ja jestem ciekawa, co jeszcze zaprezentuje Kasia Nosowska. Ja myślę, że jeszcze ważne jest uświadomienie sobie, że ona właściwie jest, kto wie, czy nie jedyną. Kiedyś Kazik miał taki status. Bohaterką popkultury jednak, która łączy pokolenia w tym sensie, że ona jest wiarygodna i dla 12-latków, dokładnie. I dla tak. 19-latków, tak, i dla 60-latków. Tak. To znaczy ten kod, który proponuje na płycie Basta, ale też cała droga z Hejem, on jest... myślę, że tak koherentny ze wszystkimi rzeczami, które dzieją się w naszej rzeczywistości, że odpowiada na zamówienie bardzo różnych pokoleń, bardzo różnych grup społecznych i ona jest idolką wspólną. Tak, myślę, to jest właśnie bardzo słuszna uwaga, że ona jest wiarygodna, bo ona nikogo nie udaje. Tak, to jest jakby tak. redefinicja samej siebie, ale to nie jest sztucznie napompowana postać. To jest swego rodzaju spektakl, to co też się dzieje na tej płycie, ale tak to słowo wiarygodna jest tutaj rzeczywiście kluczem, to zdecydowanie. Prawda nas wyzwoli. Prawda nas wyzwoli, tak. I trzecia nominacja to jest tak, już totalne to zaskoczenie, już jest, czyli Behemoth. Tak, Behemoth, tak. To I Loved You at Your Darkest i to jest absolutnie fenomenalny zespół metalowy, który święcił triumfy i byli, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, byli absolutnymi gwiazdami w Stanach i poza granicami naszego kraju, zanim jeszcze Adam Darski zaczął brylować w naszym tutaj show biznesowym świadku. Krytycy muzyczni, wszyscy doceniają tę płytę. Właściwie ja chyba nie znalazłam żadnej negatywnej recenzji na temat tej płyty. Tak, też szukałam i też nie znalazłam. Nie było. To jest 11. płyta w ich dorobku. To jest, myślę, że trudny czas dla zespołów, dla artystów, dlatego, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś wydaje tyle płyt, no to pytanie, czy jest w stanie coś nowego zaprezentować, czy nie jest to za przeproszeniem odgrzewany kotlet. Tu nie. Tu wszyscy się zgadzają, że tu nie ma się do czego doczepić. Wszystko się absolutnie w tej płycie zgadza. No, jeżeli ktoś zajrzy do środka i przejrzy zdjęcia, no to może być zbulwersowany. I zresztą mam wrażenie, że Adam Darski lubi to robić i lubi wsadzać ten kij w mrowisko. Czy potrzebnie, czy nie, no tak sobie to wymyślił i tak to zrobił. Mnie osobiście to nie bulwersuje, jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu tego nie oglądam. Natomiast trzeba docenić, że płyta jest po prostu dobra. Trudno jest też właściwie te trzy rzeczy porównywać, trójkę artystów no, i nasi i użytkownicy to w ogóle będą mieli trudny będą musieli wybór. Właściwie. To jest właściwie tak. To będzie walka fanów po prostu, ale tak porównać się tych trzech płyt absolutnie nie da. Ale każdy z nich jest fenomenalny. Nie jestem fanem, ale Behemota, podróżując przez Nepal, spotkaliśmy w Katmandu.
występie na festiwalu tego rodzaju muzyki, która się wpisywała całkowicie w to, że demon w ogóle jest obecny na każdym, w każdym punkcie, jest po prostu częścią kultury. Oczywiście tak, oczywiście. Ale oni byli w mainstreamie nepalskiej wrażliwości. Tak, właśnie myślę, że Adam też mógłby się trochę uśmiechać pod nosem, w jakiej kategorii jest tutaj nominowany. Muzyka popularna, prawda? Behemoth, to jest zabawne. No tak, ale będzie w Krakowie i weźmie udział w naszej dyskusji o przyszłości kultury, więc myślę, że może się zadziać. Jak widać, demon dobrze podpowiada, skoro to jest kolejna płyta, która jest świeża i wnosi coś absolutnie wartościowego w swoim gatunku. Przypomnijmy te nominacje. Nominacje w kategorii muzyka popularna. Behemoth za płytę I Loved You at Your Darkest. Katarzyna Nosowska za płytę Basta. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Rozali za płytę Flashback. Muzyka klasyczna i dzięki Robertowi Piaseckiemu muzyka klasyczna i jazz w tym roku, Piaskowskiemu, przepraszam bardzo, Robert. Zaczynamy. Daniel Cichy i zespół Polskiego Wydawnictwa Muzycznego za projekt 100 na 100. No, długo się zastanawialiśmy, jak tu nominować coś, co miało wyjątkowe znaczenie dla promocji polskiej muzyki, polskich artystów w świecie i no, takie wydarzenie zdarza się raz na stulecie i mogło przejść w jakimś większej skali bez echa, ale jeśli popatrzymy nawet na takie liczby, prawda, 22 sale koncertowe na 4 kontynentach, prawie 100 kompozytorów i to tych tworzących od 1918 roku do najbardziej współczesnych kompozycji Agaty Zubel, Alka Nowaka, prawda, czy wielka klasyka, Penderecki, Szymanowski, Górecki, wykonywane pod każdą szerokością geograficzną, Melbourne, Sydney, Chicago, Nowy Jork, Lwów, Wiedeń, Frankfurt, czołówka zespołu wykonujących muzykę współczesną, ensemble modern, Klang Forum Wien. Słowem, jedno z najbardziej ambitnych i śmiałych wydarzeń, zamierzeń, operacji logistycznych, promocyjnych, a tak, zarazem to kolosalne przedsięwzięcie, gigantycznej tak. pracy muzykologów, tych, którzy opracowywali na nowo materiały nutowe, opracowania krytyczne i też speców od marketingu, bo jednak opakować tę muzykę w coś bardzo eleganckiego, bardzo atrakcyjnego, tak żeby to było interesujące dla odbiorcy z Azji, z Australii i ze Stanów Zjednoczonych. No, ogromny szacunek dla Daniela Cichego, dla całego zespołu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Tak jak tu chylimy czoła przed Polin i wystawami, tak tutaj ja chylę czoła nad ambicją, nad skutecznością i przede wszystkim uniesieniem tak potężnej, ambitnej akcji promującej polską muzykę w świecie. Mhm. Jakub Józef Orliński, czyli taki meteor, który pojawił się na polskiej i nie tylko scenie muzycznej. No ja muszę przyznać, że to jedno z największych odkryć muzycznych. Pamiętam, że te emocje przeżywaliśmy gdzieś 19 lat temu, kiedy na scenie muzycznej rozbłysła gwiazda Filipa Żaruskiego, a tu jest bardzo podobna historia. Zresztą byłem w 2017 roku na festiwalu w Aix-en-Provence, gdzie on właściwie oczarował Francuzów nie tylko swoim występem w Erismenie Cavaliego pod dyrekcją Alarcona, ale też właśnie zastępstwem zupełnie niespodziewanym w krótkich spodenkach przybiegł na plac La Mairie i zaśpiewał, podobnie jak Żaruski przed kilkunastu lat Vedro con mio diletto z Giustino Vivaldi i oszalała Francja, oszalał cały świat. Dość powiedzieć, że wczoraj poderwała się w owacjach na stojąco i długo oklaskiwała go publiczność Nowego Jorku w Carnegie Hall. Jego oszałamiające kreacje i w Lille, Rodelindą i Rinaldo Händla w tej chwili we Frankfurcie parę dni temu. Za chwilę go zobaczymy w Krakowie.
Krakowie na festiwalu Opera Rara dosłownie za kilka dni, 12 bodajże. No, biletów już nie ma oczywiście, bo to jest już ogromny fanklub Orlińskiego, który swoją osobowością, autentycznością, naturalnością zdobył serca właściwie wszystkich. Co się okazuje, jest niesamowitym instagramerem. Jego profil śledzą tysiące nastolatek i nastolatków. I to jest chyba niesamowita rzecz, która się dokonała. On spopularyzował operę barokową w czymś w takim bardzo naturalnym, co się nikomu do tej pory nie udało w takim stopniu tu w Polsce. I przy tym swoim talencie do breakdance'u, takiego łączenia dwóch zupełnie odległych światów, pokazał młodym ludziom, że to może być fajne, że to może być sexy, że to można odkrywać emocje i być w tym szalenie naturalnym, profesjonalnym. No, dla mnie to jest absolutne objawienie tego roku. No i jego głos, no to jest rzeczywiście coś, czego się nie da porównać ani do głosu Żaruskiego, ani Częcika, ani wielu innych znanych kontrtenorów śpiewających w największych salach operowych. Widać w tym głosie młodość, ale też widać, jak on się zmienia. Nagrania z dwóch ostatnich lat pokazują, jak ten głos się też rozwija. Mhm. I ta płyta Anima Sacra, która wyszła pod koniec zeszłego roku w Warner Classics, już też pokazuje twórcę bardzo świadomego, z wirtuozerią właściwie panującego nad głosem, muzykującego tym głosem w stopniu niebywale. Miliony odsłoń na YouTubie i właśnie ta aktywność w internecie, tu myślę, że on może mieć pewną przewagę nad pozostałymi w swojej kategorii. Aczkolwiek jeszcze trzecia nominacja, czyli Aga Zarian, co do której też zgodziliśmy się. No, wielka wokalistka jazzowa, która wydała płytę High and Low, napisała teksty po angielsku sama. To jest też taka bardzo wrażliwa opowieść o rzeczywistości, o niej samej. No, ona jest absolutnie unikatowa i jest już na tej scenie przez wiele lat, a ciągle i zaskakuje, i buduje sobie ciągle nowe wyzwania, więc myślę, że to bardzo dobrze, że poszerzyliśmy tę kategorię, bo jednak jazz to też jest już polska dziedzina bardzo mocna, prawda, muzyczna. Zresztą ona uprawia bardzo piękną tradycję takiego klasycznego jazzu, odwołując się bardzo często do swoich poprzedniczek wielkich, śpiewaczek jazzowych, Nina Simone, czy Abby Lincoln, czy Ellie Fitzgerald. Zresztą też w jej twórczości dużo takich interpretacji tego klasycznego repertuaru i też piękne klasyczne aranżacje, muzycy, z którymi współpracuje właściwie też z kilku kontynentów w tym międzynarodowym składzie. Dali nam taką fuzję i muzyki funk, i R&B, i przekraczania też tego jazzu w bardzo fajnych, klasycznych aranżacjach. No, dla mnie ulubiony absolutnie Spirit Voices, jej aranżacja Paula Simone, piosenka, która oczarowała nas na inauguracji jej trasy koncertowej, również w Krakowie, później w 15 miastach Polski. Też trzymamy kciuki za Agę Zarian. Absolutnie trzymamy kciuki, a wczoraj w Krakowie rozpoczął się festiwal Opera Rara, który będzie trwał przez 3 tygodnie. No tylko w Krakowie, w karnawale można bawić się przy utworach operowych przez 3 tygodnie. Wielkie nazwiska, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Robert Piaskowski nominował wraz z nami do kategorii muzyka klasyczna i jazz. Przypomnijmy nominowanych. Nominacje w kategorii muzyka klasyczna i jazz. Daniel Cichy i Zespół Polskiego Wydawnictwa Muzycznego za projekt 100 na 100. Aga Zarian za album High and Low. Women with the nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bone. Jakub Józef Orliński za album Anima Sacra. Dziś w Onet rano mówiłam, że polska kultura no, jest mocarstwem i absolutnie to powtarzam, ale jeśli chodzi o teatr, to w ogóle to jest ustawienie głosu także międzynarodowe, bo Krystian Lupa i artyści tej klasy nadają ton teatrowi. Łukasz Maciejewski, nominacje. Pierwszą mamy Krystynę Jandę, Zapiski z wygnania z Teatru Polonia. Właśnie nie da się powiedzieć mało, a nie sposób mówić bardzo długo, bo taka jest konwencja tej rekomendacji do
Nagrody Onetu. Myślę, że to jest, już parę razy padło takie hasło, wydarzenie, które połączyło nas. To znaczy ci, którzy widzieli ten spektakl, a wydaje mi się, że wszyscy powinni zobaczyć, że rzadko mam takie posłannictwo edukacyjne jako krytyk teatralny, ale w tym momencie mam wrażenie, że to jest ważne, żeby ten przekaz trafił do jak najszerszego grona i ucieszyło mnie to, co Krystyna Janda mówiła na festiwalu Boska Komedia w Krakowie, że są spektakle dla szkół o godzinie 11:00. I tak, to powinna być lektura obowiązkowa w szkołach. Mówię, teatralna lektura obowiązkowa. Myślę, że to, co jest wspaniałe przedstawienie. Tak. Sabina Baral, wspomnienia z marca 68 i tego, co się wydarzyło, ale w konwencji do tej pory niepenetrowanej, ponieważ jest to opowieść człowieka spełnionego, któremu, który nie ma resentymentu, tam nie ma listy złości, nienawiści na pewno, ale jest szczerość. I to, co Krystyna Janda mówi, że 20 mówi wspaniale, bo wielkości Jandy nie muszę nikogo przekonywać, ale jestem głęboko przekonany, że to jest jedna z najwspanialszych jej ról w karierze. Mówi ściszonym głosem, ale ten ściszony głos jest bardzo donośny, że 23 lata po Holokauście wyrządzono ogromnej grupie Polaków krzywdę, niezasłużoną, bo o ile osoby młode, takie jak Sabina Baral, autorka, powtórzę, pierwowzoru literackiego, jakoś sobie poradziło, to pokolenie, które zostało, no powiedzmy szczerze, wypędzone z Polski, ono się nie odnalazło, pokolenie rodziców, tych, którzy 23 lata wcześniej przetrwali wojnę. I to, co to hasło, które pada, i nawet teraz, jak mówię, czuję, że mam gęsią skórkę, że zostawiamy was z tym antysemityzmem. I to, jaką wywołuje ten skromny, ascetyczny spektakl Magdaleny Umer. Właśnie, trzeba podać to nazwisko. Trzeba podkreślić, bo to jest kapitalna reżyseria. Janda też powtarza, że to było takie wyzwanie życia dla Magdy Umer i dlatego spełnione. Że to, że na widowni Teatru Polonia albo innych miast, gdzie Krystyna Janda gra ten spektakl, słychać szelest wyciąganych chusteczek i chlipania jedyny, jest dojmująca cisza, to myślę, że z tym przesłaniem mocnym, prowokującym, nie prowokacyjnym, ale prowokującym do przemyślenia, wszyscy zostajemy, ale i z poczuciem rzeczywiście wyjątkowości tego przedstawienia. Tak, no to jest rola rzeczywiście Krystyny Jandy, ale dobrze, że podkreśliłeś Magdę Umer, bo to jest też kapitalnie zrealizowany spektakl. Janusz Bogacki, jego zespół jeszcze. Muzyka, wiersze, które tam się pojawiają, jak wyciągnięte z głowy zapiski. Tak, subtelność inscenizacyjna. Tak, to jest tylko twarz Krystyny Jandy. Ale też wydaje się, właściwie, że możemy dużo wiedzieć. Ja mi się wydawało, że dużo wiem. Kiedy poszłam na ten spektakl, zobaczyłam, bo tam są szczegóły. Szczegóły tego, jak wyglądał wyjazd po prostu, które są niesłychanie szokujące. To, że nic nie wolno, żadnych zdjęć. Cała przeszłość zostaje tutaj. Zabraniają ci zabrać swoje życie, swoich przodków. Po prostu nic. Ilość pieniędzy, którą trzeba, można było mieć. Konkrety. Więc te konkrety, szczegóły tak działają. Tonacja, jaką ona wybrała do mówienia o tym. Bo tam nie ma emfazy, tam nie ma krzyku. To jest wstrząsające przedstawienie, naprawdę. Wiedzieliśmy, że Krystyna Janda jest wielka, ale w tym spektaklu jest ogromna, naprawdę. To jest wyjątkowa rola. Wyjeżdżamy Krzysztofa Warlikowskiego. To jest trochę inny wyjazd. Antypody. Tak. Antypody, bo tutaj mamy Tour de Force, Teatr Nowy w roku jubileuszowym. Krzysztof Warlikowski też... Raptem parę dni temu słyszymy o kolejnych jego wielkich sukcesach, jego wystawień operowych. On coraz rzadziej, można by rzec, pokazuje nowe rzeczy w Polsce jako reżyser dramatyczny, czyli z tego źródła, z którego zyskał popularność również jako inscenizator w operze na świecie już przede wszystkim. I myślę, że dla niego samego to jest rodzaj podsumowania i tego, co i tej marki, którą stworzył w Teatrze Nowym i zespołu, który zbudował, tak lojalnego i tak konsekwentnego i tak niezmiennego, a przecież tak bardzo gwiazdorskiego. Nie ma sensu zacząć... Tam są same gwiazdy, w tym zespole są same Andrzej gwiazdy. Andrzej Hyra, tak. Cielecka, Ostaszewska, Dałkowska i tak dalej, i tak dalej. Tu grają wszyscy, bez mała. Agata Buzek. Tak. I współpracujący i do tego zostało, i ci, którzy są częścią zespołu, do tego został
wybrany tekst nieprzypadkowo, czy teksty Hanocha Lewina, pamiętamy sprzed 13 lat, Krum, Pakujemy manatki głównie, ale zostało to obwarowane innymi jego tekstami, ale też i Kantorem, i Wichą, i Grynbergiem, więc te dodatki około literackie, jak zawsze we współpracy Warlikowskiego z Piotrem Gruszczyńskim, one tu również mają miejsce, odbywają się i myślę, że ten spektakl, który jest gorzko śmieszny, który wzbudza również, jak to u Lewina, bardzo popularnego autora, którego tak naprawdę wylansował właśnie Warlikowski Krumem, a potem się ta fala lewinomanii właściwie zaczęła w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka. Zgadza się. I tutaj Poniedziałek gra trochę kontynuację tej roli, podobnie jak inni wykonawcy. W skrócie mówiąc, jest to opowieść o pakowaniu, o wyruszaniu w nieznane, opuszczaniu być może Polski, opuszczaniu albo emigracji wewnętrznej, niezgody na to, czym jest dzisiaj Polska, o miłości do tego kraju, ale też, wydaje mi się, tak, te nekrologi, które się pojawiają i to poczucie humoru lewinowskie i maestria, i Małgorzaty Szcześniak, i Krzysztofa Warlikowskiego decydują o tym, że ten spektakl nie wchodzi, nawet nie zazębia się minimalnie w tryb jakiejś takiej pretensjonalności, która była być może byłaby zagrożeniem, gdyby to był inny reżyser. Dobrze się kończy, wszyscy umierają w tym spektaklu, czyli jest jak w życiu. Dla mnie najważniejsze było to, że Krzysztof Warlikowski poradził sobie z tą plejadą gwiazd, które ma w zespole i każdemu oddał jego 5 minut, więc to jest naprawdę maestra reżyserska. Ja przedstawię Warlikowskiego, tak, że jest... każdy aktor ma swoją solówkę. Mm-hmm. I brawo bardzo. I to jest bardzo dobre ze względu na to niebywałą energię, jaką aktorzy wkładają i staranność w pracę w tych przedstawieniach reżyserowanych. Jest nowy głos Doroty Kolak. Która jest częścią zespołu. Weronika Szczawińska, dorzucam, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Genialna Przyjaciółka, czyli spektakl zrealizowany według Ellen Ferrante, powieści, która odnosi sukcesy. Autorka zachowuje swoją tożsamość w tajemnicy, co oczywiście we współczesnych czasach budzi niezwykłe podniecenie i wszyscy jej szukają. Ale Weronika Szczawińska to zresztą reżyserka, którą znamy już od dłuższego czasu, laureatka Nagrody Głównej w Katowicach, w Festiwalu Interpretacje za Jak być kochaną. Autorka, która potrafi pracować z literaturą i tutaj ma bardzo ciekawy punkt widzenia, bo to jest opowieść o kobiecie, która nie da się w jej interpretacji włożyć w schemat. Ona nie jest ani feministką, ona nie jest ani antyfeministką, ona jest sobą i przez swoją tożsamość, przez swoją siłę potrafi się wyrwać z tego, co ją otacza. Bardzo się cieszę z tej nominacji, bo to jest Teatr Współczesny we Wrocławiu. Rzadko zaglądamy do tego miejsca, my krytycy niestety, a może powinniśmy częściej. Anna Kiecaś, wspaniałą rolę stworzyła Eleny. I też można by teraz płynnie przejść do seriali, bo to jest, wspomnijmy o serialu, bardzo ciekawym myślę, takim literalnym bym powiedział, włoskim serialu na podstawie Genialnej Przyjaciółki. Przyjaciółki, który z wielką przyjemnością obejrzałem. Tak, ale serialu tego akurat nie nominujemy. Nominujemy Weronikę Szczawińską i podsumowanie tych nominacji. Nominacje w kategorii teatr. Weronika Szczawińska za spektakl Genialna Przyjaciółka we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Krzysztof Warlikowski za spektakl Wyjeżdżamy w Nowym Teatrze w Warszawie. Nadmiar z tyłu rujnuje mi życie z przodu. Nie spóźniła się pani, właśnie umarł. No, szanuję twoje uczucia. Krystyna Janda za spektakl Zapiski z wygnania w Teatrze Polonia w Warszawie. Zostały na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept, bywaj zdrów, napisz list. I
nowa kategoria, którą wprowadziliśmy jako siódmą w tym roku do nagród, które rosną siłę dzięki współpracy z miastem Kraków, dzięki współpracy z Kanał Plus i dzięki współpracy z Wogiem. Więc seriale. Serialami żyjemy, o serialach rozmawiamy. Seriale to współczesne opowieści i powieści. To są nominacje redakcyjne. Robiliśmy głosowania, trzy podejścia i w końcu jest ta lista, która mi bardzo odpowiada. Więc tak, Krzysztof Skonieczny i Jakub Żulczyk za serial Ślepnąc od świateł. To jest produkcja HBO. Wielkie wydarzenie pod każdym względem. Przede wszystkim kapitalna adaptacja prozy, co jest wielką zaletą. I wracamy do lat 70., kiedy powstawały właśnie wielkie seriale w oparciu o bardzo dobrą prozę. Więc tutaj panom udała się bardzo ta współpraca. Ten serial też jest zrealizowany mistrzowsko pod każdym względem obrazu, dźwięku. No właściwie jest to też historia Warszawy. Piękna, współczesna, takiego miasta i brudnego, ale z drugiej strony poetyckiego, więc wszystko się mieści w tym filmie. Serial Nielegalni to jest produkcja Kanał Plus. Jan Matuszyński i Leszek Dawid. 10 odcinków, panowie we dwóch to wyreżyserowali. To jest kolosalna z kolei produkcja. Dzieje się w kilku państwach. Świetne kreacje Mateusza Damińskiego, między innymi Agnieszki Grochowskiej, Andrzeja Seweryna, który gdzie się nie pojawi, tam tworzy też bardzo silną i wyrazistą kreację, więc bardzo też świetne zdjęcia Piotra Sobocińskiego, muzyka Łukasza Targosza, także naprawdę bardzo z takim wielkim pietyzmem też zrealizowany serial. I trzecia nominacja Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Hajdas, Agnieszka Smoczyńska, czyli cztery reżyserki i film 1983, serial zrealizowany, pierwsza polska produkcja dla Netflixa. Ja jestem wielką fanką tego serialu, niezależnie od krytyki, która się pojawiła, ale uważam, że świat wykreowany w tym filmie, ten świat alternatywnej Polski, no, był tak zasysający i tak inny od wszystkiego, co znaliśmy, że wart jest docenienia. Także trzy nominacje w kategorii seriale. Myślę, że ta kategoria będzie miała bardzo wielu fanów i podsumowanie tej kategorii. Nominacje w kategorii serial. Krzysztof Skonieczny i Jakub Żulczyk za serial Ślepnąc od świateł. Nie wolno udawać. Trzeba wyjść w prawdę. Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Hajdas i Agnieszka Smoczyńska za reżyserię serialu 1983. Pamiętaj, ten naród to naród owiec. Oni potrzebują lwa. Jan P. Matuszyński i Leszek Dawid za serial Nielegalni. Ryzyko jest wpisane w tę robotę. Tylko że ty, w przeciwieństwie do niego, nie masz nic do stracenia. Siedem kategorii, po trzech nominowanych w każdej dzieł, w każdej kategorii, czyli 21 nominacji. Głosujcie Państwo na stronie olśnienia.onet.pl. Wspólnie stwierdziliśmy, słuchając się nawzajem, że to był naprawdę bardzo silny rok, jak każdy rok w kulturze polskiej, bo uważam, że jest tylko lepiej i lepiej, byle artystom nie przeszkadzano i nie ograniczano ich. To wszystko będzie szło jak najlepiej. Ja przypomnę naszych partnerów i współorganizatorów, czyli miasto Kraków, kłaniamy się bardzo nisko, pozdrawiamy prezydenta Majchrowskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe i ICE, czyli Centrum Kongresowe, gdzie 1 marca spotkamy się na wręczeniu nagród Olśnienia, które transmitował będzie Onet i równocześnie Kanał Plus. Patronem naszym medialnym jest także VOG, za co bardzo dziękujemy i się cieszymy. VOG Polska, który nas zaszczyci swoją obecnością, także zapraszamy. A nagroda główna to Mazda 3. I partner Jo Malone, jak mi tutaj podpowiadają, czyli będą jakieś ładne kosmetyki jeszcze dla nominowanych i zwycięzców. A ja jeszcze zapraszam do Big Book Cafe oczywiście. Tutaj będzie teatr na żywo, proszę Państwa. Od 10 lutego w niedzielę można kupić bilety i będą na żywo inscenizowane książki. Niesamowite. No niesamowite, tak. Dziewczyny prowadzące Big Book Cafe zaskakują nas ciągle swoimi pomysłami, także przychodźcie tu, kupujcie książki i oddychajcie atmosferą dobrego słowa. Dziękuję i zapraszam za tydzień do rezerwacji.